Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcineczku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Dzisiaj idziemy sobie dalej, nie podoba mi się to, że tam jest tyle paskudztwa. Obawiam się, że sobie z tym raczej nie poradzę, więc przemknijmy jak najszybciej do obozu orków. Tylko zanim to zrobię, to się przebiorę, bo orkowie mogą nas dziabnąć. Zrobiłam sobie save'a odnośnie początku odcinka i później sobie zrobię jako końcówkę, żebyśmy mieli łatwiejszą sprawę, jakby mi się coś popsuło z nagraniem. Okej, tam jest więcej dziadostwa. Dobra, jakby tu przeleść. Dobra, chodźmy tędy. Wow, tu coś jest w ogóle. Dobra, na razie nic tu nie ma jakby. Dobra, na razie nic mnie nie atakuje, nic na razie nie zbieram. Idziemy prosto do obozu, bo ja jeszcze nie jestem gotowa się bić z takimi potworami. Orkowie nie powinni nas zaatakować, zmieniłam zbroję. Jest okej. I jesteśmy w ich obozie, moi drodzy. Mora, radzę ci uważać. Dlaczego? W naszym obozie nie tolerujemy złodziei ani bandytów. Stój, Mora! Czego tu szukasz? Chciałam się rozejrzeć po obozie. Będziemy cię mieć na oku, Mora. Okej, a mogę coś jeszcze z wami pogadać? Już nie za bardzo. No chodź, parszywa bestia. Okej, tam już potwory się rzuciły. Wszystko dobrze. Ale czujność jest najważniejsza. To mnie kręci. Okej, w porządku. Dobra, widzę, że tamten poszedł na zwiad, ale tutaj jest jeszcze... Witaj, Mora. Co cię do nas sprowadza? Mam nadzieję, że przychodzisz w pokojowych zamiarach. Oczywiście. Jeśli tak, to witamy w obozie. W innym wypadku nie masz tu czego szukać. Nie tolerujemy złodziei, bandytów, awanturników czy innych tego typu szumowin. Ale jeżeli twoje intencje są szczere, na pewno spodobać się w naszym obozie. Nazywam się Geret i jestem prawą ręką naszego wodza Wareka. Zajmuję się sprawami porządkowymi w naszym obozie, a także przyjmuję nowych przybyszów. Jeśli rozejrzysz się trochę po obozie, szybko zauważysz, że jest u nas sporo ludzi. Być może tego nie wiesz, ale od czasu, gdy nie wyznajemy Beliara, ludzi traktujemy jak przyjaciół. No, oczywiście, jeśli nie zajdą nam za skórę, jak ci przeklęci piraci. No okej, nie wierzycie już w Beliara? Nie wierzycie już w Beliara? Oczywiście, że nie. Beliar to podły demon, który chciał zwieść nasze dusze i zesłać je na wieczne męki. Opętał prawie wszystkich orków przebywających na Korynis czy w Myrtanie. Zresztą sam kiedyś byłem pod jego władzą. Dopiero gdy skończyła się wojna bogów na kontynencie, a do Korynis przybył wódz Warek ze swoimi orkami, wszystko się zmieniło. To znaczy? Warek pochodzi ze starożytnego królestwa orków, Nachtoru, w którym nigdy nie wyznawano Beliara. Od wieków hołd oddawano naszemu ojcu, czyli duchowi przodków. On powołał nasz ród do istnienia i on jest naszą siłą. Dzięki niemu nauczyliśmy się wielu różnych rzemiosł, a także sztuki wojennej, która pozwala nam bronić się przed wrogami. On także dał naszym szamanom niezwykłą mądrość i moc duchową. Zresztą porozmawiaj z naszymi szamanami. Oni opowiedzą ci więcej o naszym duchu przodków. Przy okazji, właśnie wyruszam na patrol po obozie. Jeśli chcesz, możesz mi towarzyszyć. Dobra, to za chwilę. Jasne, bardzo chętnie. Widzę, że szybko ten patrol. Myślałam, że jeszcze chwilę sobie tu postoję z nim. No ale dobra. To ja może pójdę za niego, bo zauważyłam o dokładnie, że... No, idziesz? Dobrze. No, Keret? Bo coś z tobą nie tak jest chyba.
To nie jest obóz Keret. O, widzę, że możemy jeszcze pogadać. Czy wiesz coś o magicznej barierze, która otacza dolinę, gdzie jest dom kapłanów? Tak, Mora. To nasi szamani ją utworzyli. Nie próbuj jej sforsować. Bariera jest nieprzenikalna. Dlaczego szamani utworzyli tą barierę? Nie mogę ci tego powiedzieć, Mora. Być może dowiesz się tego we właściwym czasie. Okej. O co chodzi z tymi piratami? O co chodzi? Odkąd na ich czele stanął ten morderca i okrutnik Hannibal, nie ma dnia, aby ci dranie nas nie zaatakowali lub nie sprowokowali w inny sposób. Za wszelką cenę chcą wywołać prawdziwą wojnę. Nieraz radziłem Warekowi, abyśmy zrobili z nimi porządek raz na zawsze. Jednak wódz nie chciał się na to zgodzić. Dlaczego? Nie mogę ci tego powiedzieć. Znam cię zbyt słabo, Mora. No okej, okay, dobra. Opowiedz mi więcej o waszych... Najlepiej, jeśli sam z nim porozmawiasz. Ale ja też mogę ci coś niecoś powiedzieć. Każdy może z nim porozmawiać? Tak. Nasz wódz jest bardzo otwarty na spotkania z ludźmi. Nie musisz wypełniać nie wiadomo jakich zadań, aby móc się z nim spotkać. O, wow. Dla niego wszyscy są równi. Więc i on nie wywyższa się mimo, iż jest wodzem. W tym właśnie tkwi jego wielkość. W mądrości i skromności. Oczywiście posiada także wielką siłę fizyczną. Jednak dzięki swojemu sprytowi rzadko musi jej używać. Dzięki swej przebiegłości pokonał już niejednego wroga. Często także niektórzy go lekceważą, sądząc, że jest niegroźny. Jednak gdy ktoś przebierze miarę, gorzko tego żałuje. No cóż, będę o tym pamiętał. Nie mówię tego, żeby cię straszyć. Po prostu to rzadko spotykane wśród przywódców na tych terenach. Co innego Królestwo Nachdoru. Tam wszyscy orkowie żyją według zasad honoru i uczciwości i nigdy nie popadli w niewolę Beliara. Kiedyś chciałbym sam tam popłynąć. Warek bardzo często nam opowiada o tym wspaniałym królestwie. Mogę się przyłączyć do waszego obozu? Praktycznie każdy człowiek, który ma na to ochotę, może u nas zamieszkać. Jeśli jednak chcesz, abyśmy traktowali cię naprawdę z szacunkiem, musisz wykazać się pracowitością i uczciwością. Poznaj orków i ludzi u nas mieszkających i zobacz, czy nasz obóz w ogóle ci odpowiada. Poza tym, jak już wspominałem, nie tolerujemy tu oszustów czy złodziei, tym bardziej awanturników. Jeśli będziesz chciał odbyć z kimś walkę, spotkaj się z nim na arenie. Tam nasi wojownicy, a także ludzie szkolą się w walce, a przy okazji zarabiają całkiem niezłe pieniądze. Też czasem walczysz na arenie? Zdarza się, ale tylko wtedy, gdy trafi się jakiś naprawdę mocny przeciwnik. Już dawno nikogo takiego tu nie było. Ale wracając do twojego pytania, przemyśl dobrze swoją decyzję. A jeśli będziesz gotów, daj mi znać. No dobrze, myślę, że my będziemy chcieli. Znaczy, ja będę chciała, bo gram, a raczej planuję grać pod broń dwuręczną, więc tacy orkowie, no to akurat w sam raz mi się wydaje. Także no, chcę zostać orkowym najemnikiem. Chcę zostać orkowym najemnikiem. Bardzo dobrze, Mora. Popytaj się więc moich braci i zobacz, co pożytecznego możesz zrobić w obozie. Po jakimś czasie możesz przyjść do mnie, a ja powiem ci, czy jesteś już gotów zostać orkowym najemnikiem. No dobrze. Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, jest pewna ważna sprawa, do której potrzebuję kogoś zaufanego. Jednak na razie prawie cię nie znam, więc nie mogę powierzyć ci tej misji. Przejdź za jakiś czas.
Może wtedy będziesz gotowy. No dobrze, w porządku. To chyba kontynuujemy zwiad. Wydaje mi się, że go nawet odbagowałam, bo on się troszeczkę tak zbagował, albo mi się wydawało. No dobrze, Keret, chodźmy w takim razie. Będziemy mieli tutaj sporo do pogadania. No, ogarniemy to. Prędzej czy później. O, nowa twarz w obozie. Też jesteś ciekaw, czy orkowie już nie gryzą? Co słychać? A co może być słychać? Wieje tu nudą. Co więc porabiasz całymi dniami? Włóczę się tu i ówdzie, czasem powalczę trochę na arenie, ale przeważnie popalam ziele. Nic tak nie odpręża. Poza tym moją pasją jest wydobywanie kruszcu. Jestem mistrzem wydobycia złota, srebra i rudy. Akurat w tych okolicach jest naprawdę sporo złóż tych surowców. Okej, to by nam się pewnie przydało. Możesz mnie nauczyć wydobywania kruszcu? Tej wiedzy nie przekazuje się byle komu. Bez urazy, ale póki co nic tu nie znaczysz. Okej. Mógłbyś mi pokazać te złoża? Raczej nie trudno je znaleźć. Wystarczy się trochę rozejrzeć. Ale żeby mieć z nich jakikolwiek pożytek, trzeba się nauczyć odpowiednio wydobywać kruszec. A to już nie jest łatwe. Dobra, czyli widzę, że musimy też zdobyć jakieś poparcie, żeby można było tutaj z Radgarem coś zrobić. Hej, ty! Keret, czy ty się zaciąłeś znowu? To było oczywiste. Halo? Halo? Typie? Okej, nie rozumiem cię trochę, także może sobie daruję. Dzisiaj będzie pewnie sporo dialogów znowu. Dobra, tu jest Radgar. Widzę, że Keret się zaciął, więc nie będę z nim nic już robić więcej. Jest Maria. Jak leci? Nic ciekawego. Duszno i gorąco jest w tym obozie. Okej, nic więcej mi nie powiesz. Myślałam, że może jakiś questik, coś. Znowu muszę się upewnić 500 razy, czy ja mogę to wszystko ufałować, czy nie mogę. Wydaje mi się, że mogę, ale nie jestem nigdy tego pewna. To wszystko? Tak. Chyba mogę, chociaż... Przydałoby się parę wytrychów. No muszę kupić wreszcie wytrychy, wiecie? Bo tych skrzynek jest dużo. Ej, ty. Oczywiście, wie wszystko lepiej. Ty się widzę zaciąłeś. Czy to jest zadanie z tobą, najemnik orków? To nie, kamienie. Dobra, w porządku. Przejdę się dalej po prostu. Tu mamy orka wojownika. Czyli nic ciekawego. O, Diego widzę, że tu przyszedł. Dlaczego dowiaduje się o... Nie przyłączyłeś się do obozu piratów? Pogadałem z kilkoma z nich. Ich towarzystwo jakoś nie przypadło mi do gustu. Obóz orków wydaje się być dużo ciekawszym miejscem. No i tu spotkałem Gorna. Póki co, tu się zatrzymam. Gorna mówisz? Gorn jest tutaj? Oczywiście. Znajdziesz go na arenie. No jasne. Dziwnym trafem nasza paczka znów się spotyka. To się nigdy nie zmieni. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne! Daj znać, jak będziesz gotowy. Okej, a czego uczysz? Pewnie siły i zręczności. A nie, tylko zręczności, dobra. Walczyłeś na arenie? Jeszcze nie, ale być może spróbuję swoich sił. Dobra, czyli z Diego to tyle. Tu jest Godar i Hokurn. Okej, panowie, co oni tu robią w ogóle? Łowcy smoków? Hej, ty! Co łowcy smoków robią w Jarkendarze? Polują. Kto wie, może tu też pojawi się jakiś smok. Gdzie Beliar, tam i smoki. Skoro tak sądzisz? Mam takie przeczucie. Okej. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać to i owo. Jestem najlepszym wojownikiem w okolicy. Zacznijmy od... Dobra. O nie, tu uczysz jednoręczniaka. Może twój kolega uczy dwuręczniaka? Co tu robisz? A na co ci to wygląda? Stoję i rozmawiam. A po co przybyłeś do Jarkendaru? Nie twoja sprawa. Dobra. Co? A na co? A po... Dobra, cześć, z tobą nie pogadam. Za bardzo. Diego, tutaj jest Galimes. Chwila. A nie mogę z tobą gadać? Ale kicha. Tu jest Org Wojownik, tu jest Wam. Nie można na tym polegać. Kim jesteś? Jestem orkowym najemnikiem, ale nie parszywym sugusem, jak ci szubrawcy w służbie u orków na Myrtanie. Jestem najemnikiem wielkich orków z Nahdoru.
to wielki i wspaniały ród, a móc u nich służyć to zaszczyt. Poza tym czasem sprzedaję myśliwskie trofea. Okej, możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Całkiem dobrze strzelam z kuszy, więc mogę cię podszkolić. Dobra, nie chcę chyba. Okej, widzę, że możemy się nauczyć tego wszystkiego, bo ja tylko umiem skurować teraz. No podejrzewam, że fajnie by było się tego nauczyć. Ja mam teraz 10 punktów, ale chciałabym sobie jeszcze dać w broń dwuręczną. Zajmujesz się handlem? Tak, z zamiłowania jestem myśliwy. Swego czasu mnóstwo dni spędziłem na bagnach, gdzie ubijam wszystkie gady, jakie tylko spotkałem. Przez jakiś czas miałem nawet nadzieję, że wybiję te wszystkie paskudne stworzenia, jakie tam się pojawiają. Jednak przeliczyłem się. Tak łatwo nie da się wygrać z żywiołem natury. W każdym razie mam wiele trofeów myśliwskich, które chętnie oddam za rozsądną cenę. No dobrze, ja prędzej będę ci sprzedawać te trofea, niż kupować od ciebie. Chociaż widzę, że te trofea też są pewnie po to, gdybyśmy właśnie nie kupowali, znaczy nie uczyli się wydobywania. Pewnie będą potrzebne. Tak bardzo ci się u nich podoba? Tak. To wielka i wspaniała kraina. Gdybyś tylko widział ich zamczyska, twierdze czy świątynie, jakie pobudowali dla ducha przodków. To wszystko zabiera dech w piersi. Rzeczywiście brzmi ciekawie. Polecam ci wybrać się do tego królestwa. Dotrzeć tam nie jest łatwo. Trzeba odbyć bardzo długą podróż morską. Zanim udało się nam tu przypłynąć, minęło wiele miesięcy. A właściwie po co orkowie tu przypłynęli? Tego tak do końca nie wiem. Tak zadecydował król Nahdoru Kereshvar. Wysłał więc ekspedycję na czele z Warekiem i 5 wysokimi szamanami, tutaj nazywanymi najwyższymi. Choć zapewniam cię, że w Nahdorze wcale nie są aż tacy najwyżsi. No dobrze. Chcę zostać orkowym najemnikiem, tak jak ty. Co mam robić? Zapewne rozmawiałeś już z Keretem. No. Zgadza się. To już wiesz, że powinieneś pomagać orkom i zdobywać reputację. Chyba Keret tak. Właśnie przyszedł. To jest właśnie klucz do sukcesu. Postępuj tak, a zostaniesz przyjęty. Chociaż muszę przyznać, że niektóre ich zadania są naprawdę trudne. Tak, jakby mnie to cokolwiek. Nie każdy podoła ich wypełnieniu. Sam nieraz o mało nie straciłem życia. Jednak gdy zostaniesz najemnikiem tak jak ja, na pewno nie pożałujesz. Czeka cię ciekawe życie, wielkie skarby do zdobycia, no i całkiem możliwe, że pewnego dnia staniesz u bram królestwa Nahdoru. No dobrze, a co wiesz o magicznej barierze? Czy wiesz coś o magicznej barierze, która otacza dolinę, gdzie jest dom kapłanów? Tak, to szamani nałożyli na tę część wyspy magiczną barierę. Dam ci dobrą radę. Nawet nie próbuj przez nią przechodzić. Dla zwykłego śmiertelnika to niemożliwe. Dlaczego szamani utworzyli tą barierę? Nie wiem tego dokładnie, ale może to mieć jakiś związek z plagą Beliara. Dobra, z tobą na razie już nic. Czy to Keret przyszedł? Nie, to nie Keret. Dobra, tutaj już z wszystkimi porozmawiałam po tej stronie. Tutaj jest jakiś ork. Witamy, Mora, w naszym obozie. Ojej, dzień dobry, tam widzę Gorna, jak ćwiczy. Lubisz walczyć? Mamy tu arenę, na której walczą najlepsi w okolicy orkowie i ludzie. Jeśli zdecydujesz się walczyć i pokonasz 3 pierwszych przeciwników, będziesz mógł stanąć do walki z naprawdę potężnym wojownikiem. Co będę z tego miał? Sławę i bogactwo. Pojedynki z lepszymi przeciwnikami zachęcają do przyjścia większą liczbę osób, a tym samym do puli wygranych wpływa więcej złota. A jeśli wygrasz cały turniej i pokonasz obecnego mistrza areny Gorna, sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Złoto albo wyjątkowy orkowy amulet. Okej, dzięki bardzo. Brzmi interesująco. Brzmi interesująco. Jakie są zasady? Proste. W walce można używać tylko broni białej. Żadne łuki, kusze czy czary nie wchodzą w grę.
Gdy podczas walki będziesz próbował wyjść poza obręb areny, oznacza to przegrany pojedynek. Jeśli pokonasz zawodnika, nie możesz go zabić, bo inaczej ciebie także spotka ten los. Takie jest prawo naszej areny. Jak już mówiłem, zanim weźmiesz udział w walce o jakąś nagrodę, musisz pokonać trzech dowolnych przeciwników. Sam możesz ich sobie wybrać, oczywiście, jeśli będą chcieli z tobą walczyć. Gdy już kogoś wyzwiesz do walki, nie możesz zacząć walki z nikim innym, dopóki nie pokonasz swojego rywala. Czy zasady są jasne? Jak słońce. W porządku. Czy mogę walczyć z orkami? Niestety nie. Wódz Warek zakazał takich walk. Dlaczego? Zbyt często dochodziło po takich walkach do awantur. A szkoda, to był najlepszy interes. Kim są pierwsi trzej przeciwnicy? Na początek możesz wyzwać Radgara, Sama albo Jerego. Gdy pokonasz ich trzech, porozmawiamy o naprawdę poważnej walce. W porządeczku, no to mamy arenę z głowy. Jak widzicie, bardzo dużo jest tych dialogów dzisiaj i pewnie w kolejnym odcinku też tak będzie. Czy tu Keret przyszedł? A nie. Czego tu szukasz, Mora? Nie masz co robić, tylko przełazić tutaj. Słyszałem, że orkowie są przyjaźni nastawieni do ludzi. Na szczęście nie wszyscy. Okej, okay, myślałem, że już mi wpuści... Jezu, że już mi wpierdzieli, nie? Masz urazy do ludzi? Mam, ale nie powinno cię interesować. Dlaczego? Jednak wyczuwam, że ty nie jesteś taki jak te mory, które znienawidziły. Opowiesz mi coś o sobie? Co tu dużo mówić? Jestem wojownikiem. Nazywam się Nurgar i mistrzowsko posługuję się bronią w ręce. No kurde, no to jesteś sam raz dla mnie. Któregoś z moich przeciwników z areny. Z bólem wspominają walki ze mną. Czy możesz mi wyszkolić? Czemu nie? Mogę udzielić ci kilku wskazówek. Daj mi znać, kiedy będziesz gotów do treningu. Okej, w porządku. Ja bardzo chętnie, tylko sobie zrobię zapis przed tym, żeby niczego nie schrzanić, bo jak my stoimy z... Okej, mam 30%, dobra. Jestem gotów. Dobra, daj mi. Dziękuję bardzo. No i właśnie wykorzystałam sobie punkty, ale to nam się przyda, to jest fajna sprawa. Dobra, z tobą pogadałam. Tam jest jeszcze typek, ale przejdę się jeszcze tędy, bo może tutaj kogoś ominęłam. Po tej stronie. Ja widzę, że tutaj jeszcze ludzie siedzą przy ognisku. Tak, bo myśmy poszli z Keretem tamtędy. Keret tu dalej stoi, tak? Ty się zbagowałeś, czy o co chodzi? Nie powie ci przecież nic nowego. Nie wiem, niech sobie tutaj stoi. Tu jest Radgar, możemy go wyzwać. Tu jest osadnik i osadnik, Utak, Jerry, Sam, dobra, jeszcze sporo ludzi tu jest, Hokar, dobra, może pogadajmy z jakimś człowiekiem, Jerry. Witam. Witam, przyjacielu. Co cię sprowadza do naszego wspaniałego obozu? Łazy pokoju, bezpieczeństwa i miłości? Spokojnie. Lubię trochę pożartować, ale mówiąc poważnie, nasz obóz jest najbezpieczniejszym zakątkiem w tej krainie. Wasz obóz? Myślałem, że to obóz orków. Oczywiście. Obóz należy do orków, ale panuje tu tak sielka atmosfera, że mogę powiedzieć nasz obóz. Pomieszkaj tu trochę, a się przekonasz. W porządeczku, mogę ci w czymś pomóc? Mogę ci w czymś pomóc? Jasne. Zawsze się coś znajdzie. Właśnie mam ochotę na pyszne, świeże jabłko. Przynieś mi takie, jeśli możesz. Chyba mam.
Mam jabłko. Świetnie. Dzięki za fatygę. W zamian mogę ci podarować tę bryłkę rudy. Może ci się do czegoś przyda. Dzięki wielkie, reputacja już plus jeden. Okej, okay, fajnie, fajnie, takie coś lubię. Utak, to może za chwilę, sam. Jak leci? Nie jest źle. Czasem zdarzy się walka na arenie, czasem małe polowanie. Chociaż teraz lepiej nie oddalać się zbytnio od obozu. Plaga Beliara ciągle przybiera na sile. A licho nie śpi. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i przysługiwać się łukiem. Okej, okay, czyli skradanie i łuk, dobra. Okej, okay, zaraz moi drodzy, będę musiała kończyć ten odcinek, ale może jeszcze porozmawiajmy sobie z kimś, na przykład tutaj z gościem. Hokar. Witaj. Witaj, Muro. Kim jesteś? Jeszcze o mnie nie słyszałeś? Jestem wielkim i bogatym kupcem, posiadającym niezwykle szeroki wybór wszelkich towarów. Oczywiście mówię tu o prawdziwej broni. Nie zajmuję się jakimś szmelcem. Posiadam w ofercie bronie, których nigdy nie widziałeś na oczy. Długo tak się jeszcze będziesz przechwalał? Zamilcz, Mora. Kiedy ja mówię, nikt mi nie przerywa. Zresztą, obejrzyj mój ekwipunek. Chociaż wątpię, aby było cię stać nawet na najzwyklejszą katanę. Dobra, pokaż towara. Gorlech. O kurde, ale fajna broń. Tylko 100 siły wymaga, a daje 150 obrażeń. Miecz rytualny. To jednoręcznie, ale ta dwuręczna to jest hit, nie? Krwawe ostrze, kat. Średnioorkowy topór. To jest broń, którą moglibyśmy sobie za niedługo w sumie kupić. Katana, okutnik. To jest to, co mogłabym nosić i jest lepsze. Tylko musiałabym sprzedać co nieco, bo ja mam teraz, no wiadomo. Ten zardzewiały mogę sprzedać, lekki orkowy topór. Też możemy sprzedać, zardzewiały topór też. Kilof zostawiamy, krótki miecz mogę sprzedać, lagi możemy sprzedać, sierp też. Sztylecik. Co to jest? Piwo. Dobra. Tutaj mam jakieś książki. Aha, to jest to. Dobrze. Te kości szkieletu na razie zostawimy. Złoty pierścień, bryłka złota. Widzę, że mam też mieszki, ale ten złoty pierścień mogę chyba opchnąć. Bryłkę rudy na razie sobie zostawię i bryłkę złota. Kość goblina, kość szkieletu. Łodygi zostawię, bo może ktoś będzie chciał. I jeszcze sobie mieszki otworzę. W sumie fajnie było, gdyby mnie było stać na tę broń, ale po tych mieszkach widzę, że nie będzie mnie stać. Chociaż nie powiem, bardzo fajna broń. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzisiaj troszeczkę krócej niż ostatnio, ale no nagrywam przed zajęciami dla was, bo nie zdążyłam nagrać dzień wcześniej, więc mam troszeczkę taki napchany grafik. Także ja sobie tutaj zrobię save'a z... koniec odcinka. W porządku. No i co? Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. W kolejnym materiale, odcinku, dokończymy sobie obóz orków, czyli porozmawiamy z wszystkimi ludźmi, którzy są tutaj, z którymi można porozmawiać. Ewentualnie może zajmiemy się tą areną i tymi trzema gostkami, czyli Jerrym, Samem i Radgarem. Bo to nie byłoby wcale takie głupie. Jednakże, no, może jeszcze chwilę z tym poczekam. Najpierw chyba wolę porozmawiać ze wszystkimi i później właśnie zająć się takimi sprawami. Tak więc zapraszam was do dawania po sobie łapy w górę, jeżeli film się podobał. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli obserwujecie mnie już od dłuższego czasu. Jeżeli podoba wam się to, co robię. I nie zapomnijcie wtedy też o kliknięciu dzwoneczka, który będzie wam właśnie przypominał o tych nowych filmach i tak dalej. No i pozostawcie po sobie jakiś miły komentarz, jeżeli tylko chcecie. No i co? Ja lecę montować dla was ten odcinek i słyszymy się już w kolejnym u was w środę. Cześć!